Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 13 kwietnia 2023 roku prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew złożył oficjalną wizytę w Bośni i Hercegowinie. W stolicy tego państwa, w Sarajewie, spotkał się ze swoimi odpowiednikami, członkami trójstronnej prezydencji Bośni i Hercegowiny, Željkom Cvijanovićem, Denisem Bećirovićem i Željko Komšićem. Mimo tej dość krótkiej wizyty, Alijew przecież wyjechał tego samego dnia, uznano ją za całkiem udaną, a media azerskie nawet zaczęły pisać, że Azerbejdżan zyskał jeszcze jednego strategicznego partnera w Europie. No i myślę, że nie jest to całkiem bez pokrycia, jeśli chodzi o przynajmniej taką sferę werbalną, ponieważ przywódcy obu państw podpisali wspólną deklarację w sprawie utworzenia strategicznego partnerstwa między Azerbejdżanem a Bośnią i Hercegowiną. No i tutaj warto podkreślić, że te relacje azerbejdżańsko-bośniackie uległy w ostatnich latach dość znacznej intensyfikacji. Warto tutaj przypomnieć, że Azerbejdżan wysłał pomoc humanitarną do Bośni w trakcie ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19, podniósł swoją misję dyplomatyczną w Sarajewie do rangi ambasady. Stało się to w 2021 roku, a ponadto strona azerbejdżańska zaczęła inwestować w placówkę medyczną, w takie centrum medyczne w Banja Luce, w Park Przyjaźni i placówkę medyczną w Sarajewie. No a w odpowiedzi Cvijanović odwiedził Baku w tym roku, w 1 marca, spotkał się z Alijewem. No i tutaj oczywiście obie strony wychwalają ten wysoki poziom relacji między obu krajami. Także trzeba tutaj jasno powiedzieć, że nie tylko Baku podjęło taką inicjatywę zacieśniania relacji, ale także Sarajewo, i trzeba także wspomnieć o tym, że Ilham Alijew dziękował Bośni za wsparcie podczas II wojny karabaskiej, która miała miejsce w 2020 roku. No i w wyniku tych właśnie rozmów kwietniowych z tego roku Sarajewo zdecydowało się na otwarcie ambasady w Baku. No, wraz z tym rozwojem stosunków dwustronnych wizyta Alijewa w Bośni i Hercegowinie niewątpliwie wpisuje się w szersze ramy. Ramy, w ramach których Azerbejdżan coraz bardziej zwraca się w stronę Bałkanów. Musimy sobie zdawać sprawę, że od czasu tej intensyfikacji wojny Rosji z Ukrainą, od czasu 24 lutego 2022 roku, wiele państw zaczęło poszukiwać alternatywnych dostaw energii, szlaków transportowych między Azją a Europą. No tutaj oczywiście Azerbejdżan nie jest w stanie w pełni zastąpić na dziś, przynajmniej nie jest w stanie na dziś zastąpić Rosji, jeśli chodzi o takie paneuropejskie, byśmy powiedzieli, dostawy gazu, ale zaczyna odgrywać coraz bardziej istotną rolę dla poszczególnych państw, nie tylko zresztą tych w Unii Europejskiej, ale tych w bezpośrednim sąsiedztwie, które szukają zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu. Obecnie Azerbejdżan dość ściśle współpracuje na Bałkanach z Bułgarią i Grecją. Funkcjonuje zresztą gazociąg transadriatycki. Warto tutaj także podkreślić, że Bułgaria ma kontrakt na 1 000 000 m3 azerbejdżańskiego gazu, czyli 1/3 rocznych potrzeb tego kraju, a chce zwiększać ten wolumen nawet o 1 000 000 m3 więcej rocznie, po wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do tego kraju. To jest oczywiście pewien wierzchołek góry lodowej, ponieważ istnieje tutaj całkiem duży potencjał dla innych projektów. W tym mówi się o budowie gazowego łącznika międzysystemowego między Rumunią a Serbią, który miałby także zmniejszać regionalną zależność od Rosji za pomocą gazu z Azerbejdżanu. No ale to oczywiście też nie tylko Rumunia i Serbia, nie tylko Bułgaria i Grecja, ale także na przykład Macedonia Północna, która wielokrotnie wyrażała zainteresowanie importem gazu z Azerbejdżanu. No to oczywiście jest uzależnione od ukończenia połączenia międzysystemowego między Grecją a Macedonią Północną. Wiemy, że to przez długi czas było zawieszone, ale obecnie wydaje się, że nie ma tutaj jakichś większych przeszkód. No, ponadto budowany
jest joński gazociąg adriatycki, który będzie mógł transportować azerski gaz z Albanii do Chorwacji przez Czarnogórę i Bośnię i Hercegowinę przed dostarczeniem go na przykład do Europy Środkowej. Tutaj oczywiście chodzi o uzyskanie niezbędnego wsparcia finansowego i politycznego. I o tyle, o ile ta niedawna deklaracja o partnerstwie strategicznym, jak również te niedawne oświadczenia przywódców Azerbejdżanu i Bośni i Hercegowiny podkreślają to pogłębienie się dwustronnych więzi gospodarczych, no w tym oczywiście inwestycje azerskie w bośniacką gospodarkę i udział Bośni w tak zwanym środkowym korytarzu, to tutaj ta wizyta Ilhama Alijewa niewątpliwie wzmocniła oczekiwania co do ściślejszej współpracy Baku i Sarajewa, jeśli chodzi o współpracę w sektorze energetycznym. No i tutaj mówi się o współpracy i naftowej, i gazowej, ale także, co ciekawe, zostało wspomniane sporo o współpracy w zakresie tak zwanej zielonej energii. W mojej ocenie to, czy będziemy mogli mówić o prawdziwym strategicznym partnerstwie między Azerbejdżanem a Bośnią i Hercegowiną, czy też może jeszcze innymi państwami, jest ściśle zależne z obecnymi wydarzeniami geopolitycznymi w Europie, ale szerzej także i na Indo-Pacyfiku, i na Bliskim Wschodzie. To, czy Azerbejdżan wykorzysta swoją historyczną szansę na rozszerzenie swoich wpływów w regionie nie tylko Kaukazu i Morza Kaspijskiego, ale także w kierunku wschodnim, jak na przykład Azja Centralna, czy w kierunku zachodnim na Bałkany, no jest zależny od tych wielkich przemian geopolitycznych, od tych wielkich procesów geopolitycznych. No, niewątpliwie te zwiększone dostawy energii do Europy i dalszy rozwój tych krytycznych projektów, jak korytarz środkowy, przyczyniają się do podnoszenia cały czas takich ambicji geopolitycznych Baku, czy też geoekonomicznych. Niewątpliwie dzisiaj Azerbejdżan staje się swego rodzaju interesariuszem na Bałkanach, no, wraz z utworzeniem południowego korytarza gazowego, jego bałkańskiego odcinka. Tutaj te perspektywy jawią się jako te, które mogą rzeczywiście dawać znacznie bardziej aktywną rolę Baku w regionie, może rzeczywiście stawać się ten obszar potencjalnie bardzo istotnym węzłem transportowym kluczowych surowców energetycznych, gdzie Baku będzie miało swoje bardzo istotne interesy. Ale tak jak powiedziałem, ma to istotny związek, istotne znaczenie w tym zakresie, jak potoczą się dalsze relacje zarówno na Bałkanach, mówimy tutaj o kwestii tych różnych separatyzmów, perspektywie także wejścia do Unii Europejskiej, kwestia oczywiście także Kaukazu Południowego, czyli napiętych relacji między Azerbejdżanem a Armenią, potencjalnej dużej wojny na Bliskim Wschodzie, no czy wreszcie wojny na Ukrainie. Te wszystkie czynniki niewątpliwie będą tutaj wpływać. Faktem jest, że trzeba zarysować bardzo aktywną politykę zagraniczną Azerbejdżanu po tym sojuszu militarnym z Turcją, po wygranej II wojnie karabaskiej, po zacieśnieniu relacji z Izraelem. Niewątpliwie trzeba odnotować to takie dosyć mocne wejście Baku na Bałkany. Dziękuję Państwu za uwagę.